Niestety choroby nowotworowe są bardzo podstępnymi chorobami, bardzo rzadko dają takie wyraźne objawy, że coś się zaczyna dziać w naszym organizmie i musimy tutaj zwracać uwagę przede wszystkim na zmianę objawów. W raku płuca jest to szczególnie istotne. Rak płuca występuje głównie u osób palących papierosy, w związku z tym oni już mają przewlekłe zapalenie oskrzeli, często kaszlą, często mają duszność. Tutaj istotne jest uchwycenie tego punktu, kiedy te objawy się zmieniają. Na przykład kaszel staje się intensywniejszy, kaszel jest z odkrztuszaniem pulwociny, bądź bez odkrztuszania, duszność się nasila, także zmiana charakteru objawów. Bo objawy są niecharakterystyczne, choroba może rozwijać się bardzo, bardzo długo, wiele miesięcy bezobjawowo. Podobnie w raku jelita grubego bardzo długo nie mamy żadnych objawów tej choroby. Może być chudnięcie, mogą być zaburzenia w oddawaniu stolca, mogą być zaburzenia trawienia, natomiast też często niestety te objawy umykają. W raku prostaty też te objawy nakładają się na przerost gruczołu krokowego, który jest przerostem łagodnym, czyli zaburzenia oddawania moczu u takich pacjentów mogą występować od wielu, wielu miesięcy i chory nie zwraca na to uwagi. Oczywiście samokontrola i wychwycenie tych pierwszych objawów przez pacjenta jest niezmiernie ważne, jak choćby na przykład samokontrola piersi u kobiet. Natomiast oczywiście lekarz pierwszego kontaktu musi zachować zawsze czujność onkologiczną i to od niego zależy, czy ta choroba zostanie wykryta w miarę wczesnym stadium i pacjent zostanie odpowiednio skierowany do lekarza specjalisty. Natomiast niestety lekarze pierwszego kontaktu nie zachowują tej czujności, z uwagi na to, że leczą tych pacjentów często wiele lat, są przyzwyczajeni do ich objawów, jak choćby właśnie kaszel u palaczy tytoniu. No i nie zwracają uwagi, że u tego naszego pacjenta coś nowego wydarzyło. W związku z tym apel do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, żeby zachowywali czujność onkologiczną i kierowali w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej do lekarzy specjalistów takich właśnie pacjentów. Przede wszystkim tutaj najważniejszą sprawą jest profilaktyka pierwotna. Profilaktyka pierwotna to niedopuszczenie do rozwoju choroby, a w tym przypadku ta profilaktyka pierwotna jest bardzo prosta. Przede wszystkim trzeba zaprzestać palenia papierosów. 9 na 10 przypadków raka płuca to jest choroba występująca u nałogowych palaczy papierosów. W związku z tym, gdyby nałóg nagle zniknął w Polsce, to okazałoby się, że praktycznie problem raka płuca staje się zdecydowanie mniejszy. Ta choroba byłaby rozpoznawana bardzo rzadko. Niestety w polskiej populacji nadal pali ponad 20% społeczeństwa. Bardzo niepokojące jest to, że bardzo dużo kobiet pali. Nieco nauk palenia papierosów zmniejsza się u mężczyzn. Natomiast jak sobie radzić, jeśli już jest się uzależnionym od papierosów? Tutaj mamy cały szereg różnych metod, mniej lub bardziej skutecznych. Jeżeli ktoś ma motywację do rzucenia palenia papierosów, to pierwsza sprawa to są takie działania edukacyjne. Druga rzecz to oczywiście już wszelkie produkty nikotynozastępcze, na przykład gumy do rzucia zawierające nikotynę. Kolejna sprawa to leczenie farmakologiczne, na przykład bupropionem. No i na końcu, jeżeli to wszystko nie skutkuje, to niektórzy rozważają, czy istnieje możliwość wyeliminowania palenia papierosów, stosując bezdymne produkty zawierające nikotynę, i mam tutaj na myśli e-papierosy i podgrzewacze tytoniu. Jest to kontrowersyjne, na pewno nie można zalecać używania tych produktów jako produktów zdrowych, na pewno te produkty uzależniają od palenia, od nikotyny, czyli potem mogą ci ludzie przejść do palenia twardych papierosów. Niemniej jednak rzeczywiście one nie zawierają tylu toksycznych substancji jak papieros tradycyjny. W podgrzewaczach tytoniu wykorzystuje się nikotynę nasączoną glikolem propylenowym i gliceryną i dzięki temu uzyskuje się odpowiedni aerozol, który zawiera nikotynę. Zawiera oczywiście też trochę substancji toksycznych, ale zdecydowanie mniej niż w przypadku klasycznego papierosa. Bardziej skomplikowana sytuacja jest
z e-papierosami, tutaj w e-liquidach, które są słabo kontrolowane przez polskie prawo, no może wystąpić cały szereg różnych substancji, nawet mogą tam znaleźć się narkotyki, jeżeli one zostaną dodane przez samego użytkownika e-papierosów. Tak się stało w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, kiedy no zmarło wiele osób poprzez właśnie używanie e-papierosów, w których znalazł się tetrahydrokanabinol i odpowiednie rozcieńczelniki do tego narkotyku. No i to powodowało bardzo poważne zapalenia płuc, respiratoroterapię, a nawet zgon. Przede wszystkim musimy tutaj zwrócić uwagę na wczesne wykrycie tego nowotworu. Jeżeli raka płuca wykryjemy we wczesnym stadium zaawansowania, to mamy cały szereg metod radykalnych, przede wszystkim zabieg operacyjny, ale też chemioradioterapia, które mogą wyleczyć całkowicie chorego na raka płuca. Do badań profilaktycznych należą też badania genetyczne. Jeśli chodzi o badania genetyczne, musimy tu rozróżnić dwie bardzo poważne zmiany. Pierwsza sprawa to są mutacje czy rearanżacje genetyczne występujące w komórkach nowotworowych i tylko w komórkach nowotworowych. I te mutacje czy nieprawidłowości genetyczne badamy w celu kwalifikacji do właściwego leczenia, czyli do spersonalizowanych metod leczenia. Natomiast oczywiście są również programy profilaktyczne, w których badamy mutacje genetyczne w genach, które warunkują dziedziczne występowanie chorób nowotworowych. Do najsłynniejszych takich genów należy gen BRCA1 i BRCA2. Pewnie wszystkim Państwu znana sprawa Angeliny Jolie, która właśnie zbadała sobie te geny i wie, że jest predysponowana do wystąpienia chorób nowotworowych. Rzeczywiście nie tylko ona jest predysponowana do wystąpienia tej choroby nowotworowej, ale cała jej rodzina. W związku z tym no, niesie to rzeczywiście poważne konsekwencje, natomiast wydaje się, że no, nawet nie wydaje się, to pewność, że należy jednak takie badania genetyczne wykonać. Z uwagi na to, że w tym momencie u osób, które są predysponowane do dziedzicznego wystąpienia choroby nowotworowej, istnieje możliwość odpowiedniej profilaktyki, nawet farmakologicznej, nie aż tak radykalnej jak właśnie u Angeliny Jolie, która chirurgiczne metody zastosowała. Jak mówiłem przy okazji profilaktyki chorób nowotworowych z udziałem badań genetycznych, to również te badania genetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie w personalizacji leczenia chorób nowotworowych, w tym m.in. raka płuca, ale też czerniaka, raka jelita grubego, glejaków i wielu innych nowotworów. Myślę tutaj o badaniach genetycznych genów, onkogenów, których produkty, białka, powodują karcynogenezę, czyli powodują powstanie komórek nowotworowych. Ponieważ te nieprawidłowości genetyczne powodują powstanie nieprawidłowego białka, to możemy wyprodukować lek, który takie nieprawidłowe białko zablokuje, a co za tym idzie, zablokuje szlak karcynogenezy, czyli powstawania komórki nowotworowej i wyeliminuje tą komórkę nowotworową na drodze tak zwanej apoptozy, czyli programowanej śmierci. No i w raku płuca mamy w tej chwili już kilkanaście terapii ukierunkowanych molekularnie na właśnie takie nieprawidłowe białka, czy to na powierzchni komórki, czyli na receptory, czy to wewnątrz komórki, czyli na tak zwane szlaki wewnątrzkomórkowe sygnałowe, które prowadzą taki sygnał do podziałów komórki nowotworowej. W 2011 roku w Polsce pojawiła się pierwsza tego rodzaju terapia. Była to terapia ukierunkowana na receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu. Zaczęliśmy od 2011 roku w Polsce rutynowo badać mutacje w tym genie, czyli w genie EGFR, ale od tego czasu już w Polsce mamy kolejne cele molekularne. To jest nieprawidłowe białko ALK, nieprawidłowe białko ROS1 i tych celów molekularnych coraz więcej nam się pojawia. Niestety w Polsce nie wszystkie leki są refundowane. W tym momencie refundowana jest tylko 1/3 terapii, które byłyby dostępne w innych krajach Unii Europejskiej. Natomiast na co przekłada się wykorzystanie terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, bo o takim nowotworze tutaj mówię. On jest najczęstszy, to jest 80% rozpoznań tego nowotworu. Mianowicie w dobie chemioterapii, kiedy mogliśmy zastosować u tych pacjentów tylko chemioterapię, to mediana przeżycia tych naszych pacjentów nie przekraczała
jednego roku. W tej chwili, jeżeli zastosujemy terapię ukierunkowaną molekularnie, to mediana przeżycia naszych pacjentów sięga 3 lat, a mamy takich pacjentów, którzy są z nami już 5, 6 i 7 lat i są cały czas leczeni w sposób właśnie celowany, ukierunkowany molekularnie. Druga sprawa, poprawia się niesamowicie jakość życia tych pacjentów. Wprawdzie jest to leczenie przewlekłe, czyli pacjent musi brać tabletki codziennie, niemniej jednak powikłania tego rodzaju leczenia są minimalne. Nie tak w każdym razie poważne jak w przypadku stosowania chemioterapii, gdzie mamy niedokrwistości, neutropenie i inne zaburzenia krwi. Tutaj zazwyczaj są to powikłania łagodne w postaci wysypek czy biegunek. Także komfort życia pacjentów poprawia się radykalnie. Niestety, jeśli nie mamy predyspozycji genetycznej, a te predyspozycje genetyczne występują około 15-20% naszych pacjentów, no nie ma możliwości zastosowania terapii ukierunkowanych molekularnie, ale pojawia nam się możliwość zastosowania immunoterapii, nowej metody, zupełnie nowatorskiej, która pojawiła się kilka lat temu. W Polsce w tej chwili są metody refundowane już. Na czym polega immunoterapia? Chodzi tutaj o reaktywowanie naszego własnego układu immunologicznego do walki z nowotworem. Nowotwór potrafi bronić się przed komórkami układu immunologicznego. Podając immunoterapię, odblokowujemy te komórki układu immunologicznego i one wnikają do nowotworu i udaje im się zabić komórkę nowotworową na zasadzie naszych własnych mechanizmów obronnych. Znowu tutaj nie jest to terapia dla wszystkich, bo na przykład nie mogą z tej terapii skorzystać chorzy na choroby autoimmunologiczne. Niemniej jednak większość naszych pacjentów, którzy nie są predysponowani do terapii personalizowanej z udziałem terapii ukierunkowanych molekularnie, otrzymują immunoterapię. I tu znowu mamy przełożenie na skuteczność tej metody leczenia. Odpowiedź na leczenie w zależności od kombinacji immunoterapii, chemioterapii i samej immunoterapii w monoterapii występuje u około 40-50% pacjentów. Natomiast u około 15-20% pacjentów obserwujemy przeżycia bardzo długotrwałe, a mam tu na myśli przeżycia 5-letnie i dłuższe. No i wydaje się, że ci pacjenci zostali wyleczeni z choroby nowotworowej. Tutaj pragnę podkreślić, że są to pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową, czyli najczęściej są to pacjenci z przerzutami odległymi, czyli poprzednio ta grupa chorych rokowała bardzo źle, no i niestety bardzo szybko ci pacjenci nas opuszczali. Teraz obserwujemy już w naszej klinice również, że mamy tych pacjentów z nami przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat. No, istnieją niekonwencjonalne metody leczenia chorób nowotworowych. Oczywiście pacjenci z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi chwytają się wszystkich metod leczenia po to, żeby przeżyć. W związku z tym nie ma się co dziwić, że wyszukują w internecie różnych informacji. Do większości z tych niekonwencjonalnych metod leczenia nie jestem w stanie się nawet ustosunkować. Powiem tylko, jak przebiega rejestracja leku, prawdziwego leku. Leki onkologiczne są bardzo starannie badane i w tym przypadku mamy do czynienia z tak zwanymi badaniami klinicznymi. Wyszedłem z kadru. Mamy do czynienia z badaniami klinicznymi. Badania kliniczne skonstruowane są w ten sposób, że badamy najpierw skuteczność i bezpieczeństwo leku. To jest pierwsza faza badania, do którego włączamy bardzo niewielkie liczby naszych pacjentów. Następnie przechodzimy do drugiej fazy badania klinicznego, gdzie badamy dalej bezpieczeństwo leku, ale już rozpoczynamy badanie jego skuteczności i ustalamy ostateczną dawkę tego preparatu. I w trzeciej fazie badania, gdzie włączamy tysiące naszych pacjentów, czy setki przynajmniej, oceniamy już skuteczność tego leku pod kątem odpowiedzi na leczenie, czas wolny od progresji, czas przeżycia całkowitego w grupie, która otrzymuje dany lek. Oczywiście najczęściej porównujemy skuteczność tego leku do tak zwanego standardowego postępowania, czyli na przykład do chemioterapii. Natomiast wszelkie niekonwencjonalne metody leczenia nigdy nie przeszły żadnych badań klinicznych i nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę jest to skuteczna metoda leczenia. Natomiast o kilku tego rodzaju sposobach postępowania wiemy, że są one bardzo niebezpieczne. Z jednym z najbardziej niebezpiecznych związków mamy do czynienia w tak zwanym preparacie zawierającym amigdalinę. Występuje ona
w pestkach brzoskwin i moreli. Jest to związek cjanku. W związku z tym no, jest to bardzo toksyczny preparat. No i mieliśmy taką sytuację w naszej klinice, kiedy rodzina przywiozła pacjentce dużą ilość pestek właśnie z tych owoców. Pacjentka to zjadła i niestety po kilkunastu godzinach rozwinęła się u niej niewydolność wątroby i pacjentka zmarła. Natomiast no, paradoksem było to, że była to pacjentka z predyspozycjami genetycznymi do dobrego leczenia ukierunkowanego molekularnie i ta pacjentka mogła no, żyć ładnych parę lat. Gdyby nie wzięła tej amigdaliny, no, to prawdopodobnie udałoby się ją jeszcze leczyć dłuższy czas. A jeszcze trzeba pamiętać również, że była to bardzo młoda kobieta i miała stosunkowo młode, małe dzieci. Kolejna sprawa, która no, pokutuje u naszych pacjentów, to hasło zagłodzić raka. No, nie ma nic bardziej mylnego. Proszę pamiętać, że choroba nowotworowa to choroba, która powoduje spadek masy ciała, tak zwaną kacheksję nowotworową, czyli wyniszczenie nowotworowe. Jeżeli pacjent przestaje jeść, to doprowadza jeszcze szybciej do tego wyniszczenia nowotworowego, a trzeba pamiętać, że kacheksja nowotworowa jest jednym z najbardziej negatywnych czynników prognostycznych w chorobie nowotworowej. Czyli jeżeli ktoś szybko chudnie, traci masę ciała, traci aktywność układu immunologicznego do walki z nowotworem, no to ten pacjent po prostu jeszcze szybciej nam umrze. Także absolutnie odradzam takie metody leczenia, no, które ewidentnie nam szkodzą. No, oczywiście są też metody leczenia, o których nic nie wiemy, jeśli chodzi o ich skuteczność, ale wiemy, że na pewno nie będą jak w jakimś tam stopniu szkodliwe, na przykład odpowiednie soki z jakichś warzyw, owoców, ale też tutaj przestrzegam przed nadużywaniem tego rodzaju preparatów. Każdy preparat w nadmiarze może stać się trucizną dla naszego organizmu, w związku z tym uważajmy na niekonwencjonalne metody leczenia.